Jesteśmy w Calgary, największym mieście prowincji Alberta w Kanadzie Zachodniej. Co roku w mieście odbywa się Calgary Stampede, festiwal trwający 10 dni. Z całego świata zjeżdżają się miłośnicy rodeo, a na ulicach dominują akcenty kowbojskie. W ogromnym centrum handlowym jest zadaszony park, ulubione miejsce mieszkańców, szczególnie w okresie długiej, surowej zimy. Calgary Tower. Z wysokiej na 190 metrów wieży można obejrzeć panoramę miasta. Calgary uzyskało prawa miejskie w 1884 roku. Leży na prerii u zbiegu rzek Bow i Elbow. Liczy około 1 250 000 mieszkańców. Jako pierwsze kanadyjskie miasto było gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich w 1988 roku. Stare i nowe hale miejskie. W głębi pod białym dachem w kształcie siodła hala sportowa na 17 tysięcy widzów. Centrum miasta leży na wysokości 1045 metrów nad poziomem morza. W Muzeum Glenbow można obejrzeć biżuterię, stroje i narzędzia Indian. Opuszczamy Calgary, jeszcze tylko rzut oka na skocznie olimpijskie i udajemy się w góry skaliste do Parku Narodowego Banff, najstarszego w Kanadzie. Otoczone górami piękne polodowcowe jezioro Minnewanka. W języku rdzennych mieszkańców oznacza jezioro ducha wody, gdyż wierzyli oni, że jezioro było zamieszkane przez duchy. Liczące niecałe 8 tysięcy mieszkańców miasteczko Banff leży w kotlinie otoczonej szczytami gór skalistych.
Fairmont Banff Springs, 600-pokojowy hotel wzniesiony w 1888 roku na wzór szkockiego zamku. Do dyspozycji gości ma 11 restauracji i 14 sklepów. Wodospad na rzece Bow, tej samej, która przepływa przez Calgary. Można zażywać kąpieli w siarkowych wodach termalnych o temperaturze do 47 stopni. Malowniczą trasą jedziemy do jeziora Louise, które jest kolejną atrakcją Parku Narodowego Banff. Jest to jedno z najsłynniejszych miejsc w Górach Skalistych. Do jeziora o głębokości 70 metrów spływają wody górującego nad nim lodowca Victoria. Jezioro otaczają szczyty osiągające 3000 metrów. Na zboczach są trasy, na których odbywają się zawody w narciarstwie alpejskim na trasie olimpijskiej. Na brzegu jeziora stoi neoklasycystyczny hotel Chateau Lake Louise, wybudowany w 1893 roku. Poruszamy się teraz słynną drogą lodowcową Icefield Parkway. Kolejne polodowcowe jezioro Bow, położone na wysokości 2234 metry nad poziomem morza. Pył skalny spływający z lodowca do jeziora Peyto nadaje mu piękny turkusowy kolor. Jezioro leży na wysokości 1880 metrów, a my podziwiamy je z podestu usytuowanego 240 metrów ponad taflą wody. Wjeżdżamy na teren Parku Narodowego Jasper o powierzchni prawie 11 tysięcy km kwadratowych założonego w 1907 roku. Lodowiec Athabasca jest jednym z jęzorów pola lodowego Columbia, największego w Górach Skalistych. Na lodowiec wjeżdżamy specjalnym pojazdem zwanym Ice Explorer. Thank you.
Lodowiec Athabasca ma 6 km długości i prawie kilometr szerokości. W wyniku obserwowanego ocieplenia klimatu wzrosła intensywność topnienia lodowców. Spada ich grubość i cofają się ich czoła. Ten proces obejmuje lodowce nie tylko w Kanadzie Zachodniej, ale na całym globie. Występują już przypadki całkowitego zaniknięcia lodowca lub cofnięcia się nawet o kilka kilometrów. Wodospad Athabasca. Woda spada z wysokości 23 metrów i przepływa przez pięknie wyrzeźbiony wąwóz skalny. Stadko samic muflona kanadyjskiego z młodymi popasa przy drodze, nie zważając na przejeżdżające samochody. Opuściliśmy prowincję Alberta i wjechaliśmy do prowincji Kolumbia Brytyjska. Jesteśmy w Parku Narodowym Góry Robson. Jest to najwyższy szczyt w kanadyjskiej części gór skalistych, wznoszący się na wysokość 3954 metry nad poziom morza. Szczyt pokrywają wieczne śniegi i lodowce. Niestety nie mamy okazji podziwiać go w całej okazałości z powodu niskiego pułapu chmur. Mech porastający to drzewo z czasem zniszczy swego żywiciela. Wodospad Spachac na strumieniu o tej samej nazwie ma 60 metrów wysokości i 7 metrów szerokości. Znajduje się na terenie regionalnego parku Wells Gray.
Wodospad Helmken na rzece Martl spada kaskadą o wysokości 141 metrów. To właśnie konieczność ochrony tego wodospadu spowodowała utworzenie Parku Regionalnego Uels Grey. Wodospad Dawson, także na rzece Martl, ma 90 metrów szerokości i spływa z wysokości 20 metrów. Jezioro Kamloops ma 29 km długości do 150 metrów głębokości i 52 km kwadratowe powierzchni. Do jeziora wpływa i wypływa z niego rzeka Thompson. Poziom jeziora zmienia się o 9 metrów w ciągu roku. Najniższy jest w lecie i wówczas nadjeziorne plaże poszerzają się nawet o 200 metrów. Rancho Head Creek. Jest to posiadłość o powierzchni 130 hektarów. Obejmuje 20 budynków, z których większość powstała na początku XX wieku, ale najstarsze są z 1861 roku. W tym właśnie roku posiadłość założył Donald McLean, handlarz kompanii Zatoki Hudsona. Wnętrze zrekonstruowanej chaty indiańskiej, jest ona częściowo zagłębiona w ziemi, mężczyźni wchodzili do niej górnym otworem, a dzieci i kobiety dolnym. Zajazd dla podróżujących szlakiem zwanym Caribou Road, który prowadził z wybrzeża w głąb terytorium Kolumbii Brytyjskiej, aż na złotonośne pola Caribou. Zajazd istniał tu już w 1861 roku, a 40 lat później został rozbudowany do obecnej postaci. Kanion wyrzeźbiony przez rzekę Fraser. Po drodze niespodzianka, mimo że jest sucho, osuwisko zablokowało trasę przejazdu. Służby drogowe sprawnie i szybko usunęły przeszkodę, więc postój na szczęście nie trwał długo. Whistler liczy 12 tysięcy mieszkańców. W okolicy jest ponad 200 km górskich tras rowerowych. W 2010 roku były tu rozgrywane niektóre konkurencje zimowych igrzysk olimpijskich. Wjechaliśmy kolejką linową na górę Whistler, by stąd gondolą ze szklaną podłogą przejechać na sąsiedni szczyt Blackcomb. Kolejka jest bez podpór i ma 3 km 30 metrów długości. Jest to najdłuższa tego typu kolejka na świecie. Największa odległość między wagonikiem i gruntem wynosi 436 metrów. Thank you.
Vancouver liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców. W 2010 roku miasto było gospodarzem 21 zimowych Igrzysk Olimpijskich. Z trzech stron otoczone wodą, miasto sąsiaduje ze stromymi stokami gór wznoszących się na ponad 1500 metrów nad poziom morza. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń buduje się dość wysokie budynki. Jest tu prawie 600 budynków mających więcej niż 12 kondygnacji. Rzymskokatolicka Katedra Matki Boskiej Różańcowej z 1900 roku. Płyniemy promem na wyspę Vancouver, a następnie wypływamy szybkim pontonem na oglądanie orek w ich naturalnym środowisku. Pierwsza orka. Nasz rejs na orki odbywa się takim właśnie pontonem. Spotykamy też niewielką kolonię fok. Wracamy do przystani, a przed nami miasto Victoria, które jest stolicą prowincji Kolumbia Brytyjska. Victoria liczy ponad 85 tysięcy mieszkańców i zwana jest miastem ogrodów. Ma bardzo łagodny klimat i nawet w zimie temperatura rzadko spada poniżej zera. The Impress Hotel został otwarty w 1908 roku. Goście mają do dyspozycji 477 pokojów i 4 restauracje. Neobarokowy budynek parlamentu, zwieńczony pozłacaną figurą kapitana George'a Vancouvera.
indiańskie słupy totemowe. Opuszczamy Wiktorię i płyniemy z powrotem do Vancouver. BC Arena, główny stadion 21. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku, mieści prawie 55 tysięcy widzów. Zegar parowy z 1977 roku w dzielnicy Gastown. Panorama centrum Vancouver widziana od strony parku Stanleya. Na skraju parku znajdują się indiańskie słupy totemowe. Są to wyrzeźbione w pniu drzewa figury lub symbole. Mogą przedstawiać przodków, legendy rodzinne lub upamiętniać ważne wydarzenia. Most wiszący Brama Lwów o długości 1823 metry oddany do użytku w 1939 roku. Pylony mają 111 metrów wysokości. Lynn Canyon Park założony w 1912 roku. Obecnie ma około 300 hektarów powierzchni. Przejście półkolistym pomostem nad 70-metrową przepaścią. Most wiszący o długości 136 metrów, przerzucony na wysokości 70 metrów nad wąwozem rzeki Capilano. Wędrówka pod koronami drzew. Grenville jest enklawą Vancouver, która wcześniej miała charakter przemysłowy. Obecnie są tu świetne restauracje, galerie sztuki i cieszący się dużą popularnością wielki targ spożywczy. Jest tu nawet niewielkie osiedle domów posadowionych na wodzie. Thank you.
most Grenville Street. Marina w Grenville. Przekraczamy granicę kanadyjsko-amerykańską i dojeżdżamy do Seattle. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od wjazdu na 184-metrową wieżę Space Needle, zbudowaną w 1962 roku. Miasto liczy ponad 750 tysięcy mieszkańców. Leży między Zatoką Elliota i słonowodną Zatoką Puget Sound. Centrum Seattle. W mieście mają siedziby m.in. IBM i Amazon. Pod wieży jedziemy do centrum wybudowaną w 1962 roku nadziemną kolejką jednoszynową. Jej długość wynosi nieco ponad 1,5 km. Dziennie przewozi około 7 tysięcy osób. Miasto intensywnie rozwijało się w ciągu ostatnich dziesięcioleci i jest obecnie jednym z najnowocześniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. Biblioteka Centralna w Seattle. Budynek sądu. W Seattle są również zakłady Boeinga produkujące samoloty pasażerskie, ale swą główną siedzibę firma przeniosła z Seattle do Chicago. Zakłady dysponują największym na świecie budynkiem o powierzchni 400 tysięcy metrów kwadratowych. Zwiedziliśmy zakłady, ale niestety jakiekolwiek filmowanie i fotografowanie w halach montażowych było zabronione. Natomiast bez przeszkód można było sfilmować niewielką ekspozycję przy zakładach.
Seattle przelecieliśmy na Alaskę do Anchorage. W muzeum w Anchorage można obejrzeć bogate zbiory rękodzieła Indian. Widok z górnej kondygnacji muzeum, w tle hotele Marriott i Sheraton. Wyjeżdżamy z Anchorage w kierunku północnym do parku Denali. Pogoda niestety nie zapowiada nic dobrego. Miejscowość Eklutna, jest tu cerkiew i cmentarz Indian obrządku prawosławnego, powstały w okresie, gdy Alaska należała do Imperium Carów Rosyjskich. Nad grobami tzw. domki duchów, efekt połączenia wierzeń indiańskich z prawosławiem. W parku Denali pogoda nam nie dopisała ani pięknych widoków, ani zwierząt. Pomnik żołnierza. Osobna płyta dla każdego rodzaju wojsk. Siły lądowe, Marines, marynarka, siły powietrzne i straż przybrzeżna. Nocujemy w hotelu McKinley Princess na obrzeżu Parku Narodowego Denali. Hotel leży na wzgórzu, z którego roztacza się piękna panorama pobliskich gór z najwyższym szczytem Ameryki Północnej, McKinleyem. Niestety chmury przysłaniają widok na szczyt. Następnego ranka widoczność jest nieco lepsza i możemy obejrzeć tę wznoszącą się na wysokość 6190 metrów górę niemal w całej okazałości. W sierpniu 2015 roku przywrócona została pierwotna nazwa i teraz nie jest to góra McKinley, lecz góra Denali. Gdybyśmy trafili na piękną pogodę, to moglibyśmy liczyć na takie widoki. Wracamy do Anchorage. Pogoda się poprawiła i teraz Denali jest całkowicie widoczna, niestety już z bardzo dużej odległości. Anchorage leży nad ciśniną Cooka, jest największym miastem na Alasce i liczy prawie 290 tysięcy mieszkańców. To jest 40% całej ludności stanu Alaska. Są tu najniższe podatki w całych Stanach Zjednoczonych. Miasto leży na terenie aktywnym sejsmicznie. W 1964 roku Anchorage nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 9,2 stopnia w skali Richtera. Zginęło wówczas 115 osób. W 1992 roku w odległości 110 km wybuchł wulkan Spur, pokrywając miasto 3-milimetrową warstwą pyłu wulkanicznego. W
okolicy miasta znajduje się największa w regionie baza sił powietrznych i część tzw. tarczy antyrakietowej. Malowniczą trasą jedziemy do Alieska Resort, ośrodka sportów zimowych niedaleko Anchorage. Alaska ma ponad 1 700 000 km2 i jest największym stanem USA. W 1867 roku car rosyjski Aleksander II sprzedał ten teren Amerykanom za 7 200 000 dolarów. 30 lat później odkryto tu złoża złota w Klondike nad Yukonem, co zapoczątkowało tak zwaną wielką gorączkę złota. W trakcie pobytu w Alieska Resort można korzystać z 4-gwiazdkowego hotelu Alieska. Kolejką linową o długości prawie 1200 metrów pokonujemy 617 metrów różnicy poziomów, by oglądać z góry widoki na lodowce i na zatokę. Widowiskową trasą docieramy do schroniska dla dzikich zwierząt. Mieliśmy bardzo mało okazji, by obejrzeć je na wolności. Przed naszym przyjazdem zarówno w Kanadzie Zachodniej, jak i na Alasce wielkie pożary lasów spowodowały, że zwierzyna wycofała się w bezpieczne, trudno dostępne rejony. Grizzly, podgatunek niedźwiedzia brunatnego, ma brązowe ubarwienie sierści z szarym lub srebrzystym nalotem. Długość jego ciała dochodzi do 3 metrów, a waga do 700 kg. W niewielkiej jaskini odpoczywa baribal zwany niedźwiedziem czarnym. Na łące spokojnie pasą się woły piżmowe. Samiec karibu czujnie pilnuje swego haremu. Karibu są bardzo poligamiczne. Na jednego samca nierzadko przypada harem złożony nawet z 40 samic. Karibu to zwyczajowa nazwa renifera północnoamerykańskiego. W przeciwieństwie do swoich krewnych z Eurazji, nigdy nie zostały udomowione. Dalsza droga z urzekającymi krajobrazami prowadzi nas do miasteczka Seward.
miasteczko z rozległą mariną leży na półwyspie Kenai i liczy 2600 mieszkańców. Osadę zajmującą się handlem futrami założyli w tym miejscu Rosjanie pod koniec XVIII wieku. Jedną z głównych dziedzin gospodarki jest rybołówstwo. Do Seward przybywa też wielu turystów, by zdobyć okazałe trofea wędkarskie. Nad miastem wznosi się góra Maraton o wysokości 1257 metrów. Corocznie w lipcu odbywa się tu wyścig, w czasie którego zawodnicy wbiegają na wysokość 921 metrów i zbiegają na złamanie karku w dół. Rankiem stateczkiem Ayalik Voyager wypływamy w 8-godzinny rejs na Zatokę Zmartwychwstania, by podziwiać góry i lodowce oraz oglądać orki i wieloryby w ich naturalnym środowisku. Wydry morskie potrafią nurkować na głębokość do 60 metrów i wstrzymywać oddech na 8 minut. Jesteśmy w Parku Narodowym Fiordów Kenai, gdzie góry i lodowce spotykają się z oceanem. Jest tu prawie 40 lodowców spływających z pola lodowego Harding. W 1989 roku fiordy zostały zanieczyszczone ropą naftową w wyniku katastrofy tankowca Exxon Valdez. Pojawiły się orki. Uważane są one za najbardziej społeczne balenie. Żyją w grupach liczących od 5 do 40 osobników, którym przewodzi najstarsza i najbardziej doświadczona samica. Kiedy samica umiera, stado zwykle się rozpada. Samce orek osiągają do 9 metrów długości, a ich płetwa grzbietowa może mieć nawet 1,80 m. Dopływamy do lodowca Ayalik, schodzącego bezpośrednio do zatoki. Czoło lodowca ma około kilometra szerokości i 70 metrów wysokości. Wokół pływają odłamy lodu, odpadające od lodowca o tej porze roku.
mamy sposobność zarejestrować tak zwane cielenie się lodowca. Dopisuje nam szczęście i mamy okazję obejrzeć wieloryba humbaka. Dorosłe osobniki osiągają 14 do 17 metrów długości i do 40 ton wagi. Ten jest młody i znacznie mniejszy. Humbaki żywią się głównie krylem i małymi rybami. Gody odbywają w wodach tropikalnych i tam rodzą młode. Okres ciąży humbaka wynosi 11,5 miesiąca. Samica rodzi młode o długości około 6 metrów i wadze 2 ton. Młode przychodzi na świat ogonem do przodu. Przez 6 miesięcy odżywia się mlekiem matki o zawartości do 50% tłuszczu. Całkowitą samodzielność osiąga około 4 roku życia. W drodze powrotnej odwiedzamy kolonię ptaków gnieżdżących się na przybrzeżnych skałach. Na tych na pozór surowych i niedostępnych terenach latem kwitnie życie. Oto całkiem pokaźna kolonia fok. Po tej krótkiej wizycie u fok kończy się nasza podróż po północnych krainach Kanady i Stanów Zjednoczonych z ich pięknymi i niepowtarzalnymi krajobrazami.